świętej, sprawowanej z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, bracia i siostry. Okres Wielkiego Postu wprowadza nas w tajemnicę cierpienia i śmierci naszego Pana i Zbawiciela. To On obarczył się naszym cierpieniem i dźwigał nasze słabości. On przyjął na swoje ramiona wszystkie grzechy i całe zło, którego człowiek stał się przyczyną. To On, Redemptor Hominis, odkupiciel człowieka, wpisał się w historię pojedynczego człowieka i w dzieje ludzkości. Taka jest bowiem miłość Chrystusa. Towarzyszy człowiekowi aż do końca, prowadzi do całkowitego ofiarowania samego siebie za innych. Dzisiejsza liturgia słowa wprowadza nas tę scenografię Bożego działania, które ma na celu ofiarowanie człowiekowi zbawienia, a wraz z nim także prawdziwej wolności. Kolejny raz odkrywamy ponadczasowy wymiar Słowa Bożego, którego przesłanie możemy odnieść do tych, których dzisiaj przywołujemy, żołnierzy wyklętych. Czyż i oni w pewnym sensie nie przypominają biblijnej postaci Mojżesza? Żołnierze wyklęci, podobnie jak ten biblijny patriarcha, usłyszeli w swoich sercach i sumieniach głos Pana, który mówił im: dosyć napatrzyłem się na wyklętę ludu mego. Ci żołnierze, niczym Izraelici w ziemi egipskiej, do mnie woli, również bardzo boleśnie doświadczyli nieludzkiego uciemiężenia, poniżenia i jasna niewoli narzuconego przez obcych. Żołnierze wyklęci, jak Mojżesz, własnym życiem i poświęceniem poprowadzili innych ku prawdziwej wolności w ziemi obiecanej. Możemy odnaleźć jeszcze inną analogię w odniesieniu do Mojżesza. Jak pamiętamy z biblijnej historii, Mojżeszowi nie było dane wejść do ziemi obiecanej. Bóg wyprowadził go na górę tego, aby z jej szczytu jedynie z oddania mógł spojrzeć na ten wymarzony i upragniony cel 40-letniej wędrówki przez pustynię. Jakże bolesne musiało być to doświadczenie. Wielu żołnierzy wyklętych znalazło się w podobnej sytuacji. Im też nie było dane zakosztować tam wolności, za którą tak bardzo tęsknili, o którą z tak wielkim poświęceniem walczyli, za którą ginęli. Ale nawet z oddali nie ujrzeli pragnionej, wolnej polskiej ziemi. Wiemy, że poświęcając się walce, nie myśleli jedynie o sobie, ale czynili to z myślą o innych, także i o nas, żyjących współcześnie. Dlatego odnosimy do nich słowa Jezusa, że nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. W tym biblijnym znaczeniu oni są naszymi prawdziwymi przyjaciółmi, którym zawdzięczamy tak wiele. I oni uczą nas tej większej miłości do Boga, do ojczyzny i do drugiego człowieka. W Wielkim Poście często spoglądamy na Jezusa, który obarczył się ludzkim cierpieniem. Patrzymy na Tego, który został odrzucony przez swoich i przez
współczesny świat. Wiemy jednak, że ów kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Tak jak Chrystus został odrzucony przez jego współczesnych, podobnie żołnierze wyklęci zostali odrzuceni przez tych, którzy postanowili budować polską rzeczywistość w oparciu o obce i wrogie ideologie i zasady, których nie było miejsca dla Boga i Jego praw, których człowiek miał być ogarny z tego, co stanowi o Jego wielkości i godności. Jakże więc powinniśmy być wdzięczni tym wszystkim niezłomnym żołnierzom, którzy nie sprzedali swojej godności i wolności za przysłowiową miskę soczewicy. Martyrium żołnierzy wyklętych uświadamia nam, że nie możemy się zgadzać na to, aby fałszowano i zakłamywano naszą historię, która często pisana była cierpieniem i śmiercią wielu szlachetnych synów i córek naszego narodu. Nie dla wszystkich rok 1945 zakończył wojnę. Nasza ojczyzna po niewoli niemieckiej wpadła w inną niewolę sowieckiego totalitaryzmu. Iluż Polaków nie mogło się z tym pogodzić. Dlatego czuli się w obowiązku podjęcia zbrojnej walki o obronę polskiej suwerenności, a także o obronę świętych wartości przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Tworzyli więc różnego rodzaju organizacje, które stawiały opór, chroniąc w ten sposób najszlachetniejsze ideały naszej narodowej tradycji. Musieli więc przeciwstawić się nie tylko sowieckiemu reżimowi, ale nadto również rodzimym kolaborantom. To oni, wielcy i niezłomni bohaterowie, własną krwią i cierpieniem pisali historię naszej ojczyzny. Ale niełatwo było także życie ich rodzin. Szykany, inwigilacja, pozbawiania dobra osobistego, uniemożliwianie podejmowanych studiów przez dzieci, to tylko niektóre z wielu wyszukanych metod represji stosowanych przez władze PRL. Jako akt należnej rehabilitacji żołnierzy wyklętych dnia 3 lutego 2011 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił Dzień 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Projekt ustawy był inicjatywą kombatantów organizacji niepodległościowych. Do Sejmu zgłosił w postaci świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. Ten dzień pamiętnia tych wszystkich, którzy, jak głosił ustawa, w obronie niepodległego bytu państwa polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu. Jak się dobrze, że imię żołnierzy wyklętych zagościła i na naszej ludzkiej ziemi. Jest to powód do prawdziwej radości. Oczywiście ta idea w różny sposób żyła już wcześniej, ale to nasze dzisiejsze modlitewne spotkanie, to nasze bycie razem jest głośnym wołaniem o historyczną i dziejową sprawiedliwość. Także i ziemia ludzka, przesiąknięta jest cierpieniem
łzami i krwią żołnierzy wyklętych. Choć nazywana jest ziemią obiecaną, to jednak dla tych bohaterów nie była wcale łaska. Wykleła ich, jeśli tak można powiedzieć, skutecznie usuwając ich przez całe dziesięciolecia z kart naszej historii. Za wierność Bogu i Ojczyźnie, za wierność najszlachetniejszym idealom, nazywani byli zdrajcami narodu, szpiegami i kolaborantami. Ginęli nie tylko w walce zbrojnej. Ile tysięcy zostało pozbawionych życia, zamordowanych bez wyroku sądowego, pochowanych w tajemnicy nocą, w lesie. Wielu z nich nie ma po dzień dzisiejszy nawet symbolicznego grobu. Któż zdoła zliczyć zamęczonych w sowieckich łagrach, czy wywiezionych w niewiadomym kierunku, aby wszelki świat po nich zaginął? Ilu z nich przeszło przez katorżnicze obozy pracy? Wielką dziejową niesprawiedliwością jest fakt, że do dzisiaj oprawcy żołnierzy wyklętych często cieszą się przywilejami, wysokimi emeryturami, podczas kiedy ich ofiary, ci, którym udało się przeżyć, często cierpią niedostatek. Czy nie jest to krzywda wołająca o pomstę do nieba? Jeszcze wyraźnie widać, że żołnierze wyklęci, składając na ołtarzu ojczyzny swoje życie i swój trud, nie myśleli o żadnych zaszczytach i przywilejach. Czynili to wszystko z bezinteresownej miłości, a słowa Bóg, Boże, Ojczyzna nie były pusto brzmiącymi słowami, lecz wewnętrznym przekonaniem. Spalali się z miłości do Ojczyzny. Rozumieli, że miłość do Ojczyzny wymaga nieraz największej ofiary, bowiem jej wolność krzyżami się mierzy. Dlatego na zawsze pozostaną dla następnych pokoleń przykładem i wzorem patriotyzmu, służby prawdzie, walki o wolność, także tej wewnętrznej, jakże przecież ważnej. Naszym zadaniem jest ocalenie pamięci o żołnierzach wyklętych. Tego nadrządza dziejowa sprawiedliwość. Gdybyśmy o nich zapomnieli, popełnilibyśmy coś na kształt współczesnych zbrodni, bo brak pamięci ponownie pozbawiłby ich życia, czyli istnienia w naszej narodowej historii. Tego nam uczynić nie wolno. Wręcz przeciwnie, trzeba zrobić wszystko, aby zacząć przywracać w naszej historii, która w minionej epoce okazała się dla nich tak niesprawiedliwą. Oto apelował nasz umiłowany papież, dziś błogosławiony Jan Paweł II, kiedy na Monte Cassino w 1994 roku mówił: trzeba wspomnieć wszystkich zamordowanych rękami także polskich instytucji i służb bezpieczeństwa, pozostających na usługach systemu przyniesionego ze wschodu. Trzeba ich przynajmniej przypomnieć przed Bogiem i historią, aby nie zamazywać prawdy naszej przeszłości. Tak do nas przemawia Jan Paweł. Wierzymy, że prawda zawsze zwycięży, a ci, którzy jej służą, nigdy nie zaznają zawstydzenia. Pisał o tym już przed wiekami prorok Jeremiasz, stwierdzając: Pan jest przy mnie jako potężny mocarz, dlatego moi prześladowcy ustaną
i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, pokryci wieczną i niezapomnianą hańbą. To, że nasza ojczyzna i Kościół w Polsce mogą dzisiaj cieszyć się wolnością, zawdzięczamy Janże w ogromnej mierze właśnie im, rzeszą niezłomnych bohaterów. Jeśli cieszymy się dzisiaj owocami złożonej przez nich dla naszej ojczyzny ofiary, winniśmy im tym bardziej naszą pamięć, cześć, szacunek i wdzięczność. Tym bardziej, gromadząc się w polskiej katedrze, pragniemy podziękować Bogu za to, że nasza ojczyzna może się szczycić takimi bohaterami. Oni przecież są naszym najcenniejszym skarbem, narodowym dziedzictwem, najdrogocenniejszym, najczystszym złotem wypalonym w tygnu cierpienia. Jakże wymowne są słowa śpiewane przez nich pieśni partyzanckiej, które wieszczą: przyjdzie czas, że znów powróci do swoich rodzinnych stron. Mógł się nie czekać, ale wreszcie powracają. Niech już na zawsze zajmą należne im miejsce. Módlmy się za Kościół Święty, aby niestrudzenie głosił całemu światu orędzie o Bogu miłosiernym, który nie zna granic. Ciebie prosimy. Módlmy się za kolegium kardynalskie, aby Duch Święty pozwolił wybrać Piotra naszych czasów według serca Chrystusowego. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą ojczyznę, aby zawsze cieszyła się wolnością i suwerennością, aby każde pokolenie mogło kształtować w sobie prawdziwą postawę patriotyzmu. Ciebie prosimy. Módlmy się za najwierniejszych synów Rzeczypospolitej, żołnierzy niezłomnych, walczących i ginących w obronie ojczyzny, którzy jej nigdy nie zdradzili i nie porzucili. Niech staną się dla nas wzorem i drogowskazem. Ciebie prosimy. Módlmy się za osoby pokrzywdzone przez systemy totalitarne, aby dobry Bóg wynagrodził im w niebie krzywdy, których doświadczyli walcząc za naród polski. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tutaj obecnych na tej uczcie eucharystycznej, abyśmy potrafili wybaczać naszym winowajcom i nigdy nie przedkładali zemsty nad sprawiedliwość. Ciebie prosimy. Czcigodny księże arcybiskupie, w imieniu Społecznego Komitetu Obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych pragnę podziękować księdzu arcybiskupowi za odprawioną mszę świętą intencji żołnierzy wyklętych. Dziękuję za wspaniałe i prawdziwe słowa o żołnierzach wyklętych, które zapewne trafiają nam wszystkim do serc i do naszych umysłów, a szczególnie do serc i umysłów młodych ludzi. Dziękuję za tę Eucharystię, która powinna nas wzmocnić i też przywracać pamięć o tamtych ludziach, którzy walczyli o to, aby Polska mogła być niepodległa. Zapewne ta Eucharystia wzmocni nas również i w tym, że my będziemy starali się kontynuować w czasie pokoju i w nieco innej formie, ale kontynuować walkę o to, aby ojczyzna była ojczyzną prawdy, sprawiedliwości i miłości. Mamy nadzieję, że ta Eucharystia
nam w tym pomoże. Bardzo dziękuję za tę Eucharystię. Dziękuję również księdzu proboszczowi za to, że udostępnił nam tą wspaniałą świątynię, abyśmy mogli uczestniczyć we mszy świętej, i dziękuję również za koncelebrę. Chciałbym eminencjo skorzystać z tej okazji i podziękować wszystkim członkom Społecznego Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, że podjęli trud i wysiłek, poświęcili swój czas, aby w tym roku te obchody miały taki wymiar właśnie 3 dni niezłomnych. Spiritus movens tych działań był komendant Paweł Wasążnik. Dziękuję pocztom sztandarowym za przybycie na dzisiejszą mszę świętą. Dziękuję niezłomnym, którzy przybyli na tę mszę, oraz wszystkim kombatantom, a także dziękuję przedstawicielom środowisk patriotycznych, mieszkańcom, przedstawicielom środowisk politycznych, przedstawicielom władz samorządowych, przedstawicielom urzędów rządowych za uczestnictwo w naszej uroczystości i w tej mszy świętej. Szczególnie dziękuję młodzieży. Młodzieży, która przybyła na tę uroczystość, a także młodzieży, która poszła z prelekcją do swoich rówieśników, aby powiedzieć im, kim byli żołnierze wyklęci i kogo tak naprawdę oni młodzi powinni naśladować. Eminencjo, jeszcze raz bardzo dziękuję za tę wspaniałą posługę. Proszę teraz o zabranie głosu komendanta Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej, pana Pawła Wasążnika. Siadajcie. Śmierć wrogą ojczyzny. To nie był tylko napis na naszywce. To był krzyk bezsilności i rozpaczy. Na nic zdały się lata walki, konspiracji, wyrzeczeń, upokorzeń, oporu w każdej dostępnej postaci. Na nic morze wylanej krwi. Polskę, ukochaną ojczyznę, tak wytęsknioną i z takim trudem kilkanaście lat wcześniej odzyskaną, zalewała ponownie czerwona zaraza. Na nic zdawał się cud nad Wisłą, na nic sojusze i pakty, na nic tysiące poległych Polaków na wszystkich frontach najpotworniejszej z bojem. Niszcząc, mordując, gwałcąc i grabiąc co popadnie, wchodziła w 1944 roku na ziemię Rzeczypospolitej Armia Czerwona. Za nią szły zagony bezkarnych degeneratów z NKWD, przygotowanych, by każdą dowolną metodą zniszczyć w Polakach jakąkolwiek myśl o wolności czy suwerenności. Sojusznik naszych sojuszników, ale nie nasz. Parł przez naszą ojczyznę, jak przez wrogi kraj, który należy upodlić i zmusić do uległości. Czy można było postępować inaczej? Czy można było zamknąć zmysły, by nie dostrzegać tragedii własnego narodu? Czy można było aż tak się ześwinić,
by za kawał michy i względny spokój sprzedać nie tylko honor, ale i własnych braci. Powiadają nam dzisiaj różne koncesjonowane autorytety, że walka beznadziejna, że przegrana, że niepotrzebna, że tylko wykrwawialiśmy się, bijąc głową w czerwony mur. W jakim języku przemawiałyby dzisiaj te autorytety, gdyby nie warszyc, upaszka, ogień? Jakim alfabetem zapisywałyby swoje wątpliwe mądrości, gdyby nie młot, huzar i żelazny? Do której prowincji wielkiego imperium kierowałyby swój wiernopoddańczy przekaz, gdyby nie orlik, zapora, rój? Jakoś nie chcą dostrzec owe autorytety, jak i wiodące polskojęzyczne media, że około 100 tysięcy ludzi podjęło czynną walkę z nową sowiecką okupacją. Że ponad 20 tysięcy z nich uczyniło to zbrojnie. Że za ten opór polscy komuniści i ich sowieccy mocodawcy wymordowali prawdopodobnie nie mniej niż 50 tysięcy Polaków. Ten kraj miał zostać podbity i włączony do sowieckiego monstrum, a naród pozbawiony wiary i przywództwa miał być zruszczony i rozpłynąć się bezkresnym imperium. Tylko zdecydowany, zbrojny opór, jak nie pierwszy raz w historii, mógł ten proces, jeśli nie powstrzymać, to znacznie opóźnić i osłabić. To niezłomna wola żołnierzy wyklętych, ich poświęcenie i ofiara, ich skuteczność i upór skupiły na sobie wściekłość bestii, dając nam szansę wytrwania jako dumny naród. Dziś, kiedy przechodzimy czas trudny, gdy w niewyjaśniony do końca sposób giną nasi przywódcy, a kraj pogrąża się w kryzysie gospodarczym i moralnym, potrzebne nam są wzorce zachowań, bohaterowie, honor i duma. Popatrzmy czasem za siebie. Oni tam są. Żołnierze wyklęci. Patrzą na nas z góry. Wieczna chwała bohaterom. Hańba ich mordercom. Śmierć wrogom ojczyzny. Techniczna informacja. Zapraszam wszystkich po mszy świętej do uformowania pochodu i przejścia razem z nami wspólnie pod pomnik ofiar komunizmu, gdzie chcielibyśmy odczytać apel poległych i złożyć kwiaty w intencji tych, którzy zginęli za naszą ojczyznę. Dziękuję bardzo. W imieniu organizatorów bardzo dziękuję wszystkim, którzy tak licznie wzięli udział w obchodach Święta Żołnierzy Wyklętych. Dziękuję zwłaszcza młodzieży, która wsparła nas we wszystkich przygotowaniach. Młodzieży Wszechpolski, klubowi kibica łódzkiego Widzewa, jak i łódzkiego klubu sportowego. Strzelcom Rzeczypospolitej, młodzieżówce Solidarnej Polski i Młodzieżowej Radzie Miasta. Obchody Święta Żołnierzy Wyklętych kończymy tu, pod pomnikiem ofiar komunizmu. Pomnik ten upamiętnia wszystkich, którzy oddali swoje życie w walce o wolną Polskę. Jest pomnikiem postawionym dla tych wszystkich, którzy byli więzieni, torturowani i prześladowani. Ale dla mnie jest również pomnikiem dla nas wszystkich, bo my wszyscy, jak tu stoimy, jesteśmy do dnia dzisiejszego ofiarami tego totalitarnego systemu. Do dzisiaj odczuwamy skutki blisko 50 lat komunizmu. Do dzisiaj nie rozliczono i nie ukarano oprawców.
którzy wydawali wyroki śmierci i katów, którzy je wykonywali. Do dzisiaj nie możemy doczekać się solidnej ustawy lustracyjnej. Nadal sędziowie i prokuratorzy, agenci UB są wynagradzani za swoje zbrodnie wysokimi emeryturami i zasługami. Do dzisiaj, mimo że już nie z karabinem w dłoni, walczymy o demokratyczną, wolną i suwerenną Polskę. Walczymy swoją codzienną, ciężką pracą na rzecz wolnej Polski. Za tą ciężką pracę dziękuję tym wszystkim, którzy pomagali w organizacji święta Trzech Dni Niezłomnych. Szanowni Państwo, dziękuję. Szanowni Państwo, nad programem Trzy Dni Niezłomnych objęło patronat bardzo wiele ważnych osób naszego życia społecznego, ale najważniejszym z nich był pan generał Aleksander Arkuszyński, pseudonim Maj. Jak Państwo zapewne wiecie, obchodził przed chwilą 95. urodziny. Zapraszaliśmy go, zaś ze względu na stan zdrowia nie mógł tutaj z nami dzisiaj być, ale napisał list, który pozwolę sobie Państwu przeczytać. Żołnierze wyklęci to ludzie, których komuniści uznali za głównego wroga dla swojej ekspansji na terenie państwa polskiego. Wiedząc, że ich ideologia nie znajdzie podatnego podłoża w narodzie polskim, za jedyną skuteczną metodę uznali terror i likwidację jakiejkolwiek formy oporu przeciw nowej władzy. Władzy mającej nieograniczone poparcie ze strony naszego wschodniego sąsiada Rosji Sowieckiej. Dlatego żołnierzy tych odsądzali od czci i wiary, nazywali bandytami reakcyjnego podziemia, o którym pisano jak najgorzej albo wcale, chcąc skazać ich na historyczny niebyt. Byli bohaterami, mieli na ogół za sobą kilka lat konspiracji i walki z Niemcami. Walka z nowym okupantem okazała się trudniejsza, bowiem Polska została ze swoimi suwerennymi aspiracjami przez zachodnie mocarstwa opuszczona. Zdawałoby się, że plan Stalina się powiódł. Na szczęście nie do końca. Historyczny niebyt nie nastąpi. Historia żołnierzy wyklętych to historia walki o wolność. Polskiej walki o wolność, walki, która się nie kończy. O wolności mówił Jan Paweł II, że należy stale stać na jej straży. O wolności śpiewają młodzi ludzie. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Widząc aktywność młodego pokolenia w dążeniu do poznawania prawdy o tych czasach i kultywowaniu postaw patriotycznych, cieszę się, że jako uczestnik walk tamtego okresu mogę być świadkiem właściwej oceny powojennej historii Polski, historii, w której żołnierze wyklęci to raczej żołnierze jutrzenki wolności. Ich chwała, bohaterstwo i przelana krew to podwaliny Polski wolnej i suwerennej. Cześć ich pamięci. Generał Aleksander Arkuszyński, Maj, 1 marca 2013.